Hej, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was z małą aktualizacją taką ubraniową. Mam tutaj kilka fantastycznych rzeczy, które idealnie będzie się nadawało na wiosnę i lato, dlatego że mamy tutaj bardzo przyjemne, fantastyczne, delikatne i naturalne składy materiałów, więc jeśli mocno zwracacie uwagę na takie rzeczy, to myślę, że te ubrania mogą Wam się spodobać. Oprócz ubrań mam tutaj jeszcze poszewki na poduszki, które są z jedwabiu. Mam tutaj dwie koszule, które są z jedwabiu, mam tutaj stanik bezszwowy, mam sweterek oraz spodnie, które są bardzo eleganckie i niezwykle mi się podobają. Oczywiście postaram się wszystkie rzeczy tak mniej więcej na szybko przedstawić Wam na sylwetce, tak żebyście widziały, jak te rzeczy wyglądają i jak się układają. Jest to marka Lily Silk i te rzeczy, te ubrania przychodzą do Was w tak pięknych opakowaniach. Są to opakowania papierowe, natomiast jak możecie zwrócić uwagę, zielone, oliwkowe. Od razu to zauważyłam i chwyciło mnie za serce. Natomiast te papierowe opakowania wyglądają bardzo ekskluzywnie. Mamy też tutaj chyba, tutaj z kolei w tym opakowaniu były poszwy na poduszki, które są z jedwabiu, a w czymś takim dostajecie stanik bezszwowy. I myślę, że zaczniemy sobie od sweterka, który jest wykonany z wełny merino, natomiast to jest bardzo przyjemny materiał, który absolutnie nie gryzie. Tak, ten sweterek możecie nosić zupełnie solo, który będzie zapięty aż po samą szyję, albo jako taki luźniejszy sweter, żeby narzucić chociażby na taką właśnie letnią sukienkę jak dziś. Dziś pogoda jest taka w kratkę, w sumie chłodno, ale jak słońce wyjdzie, to ciepło. Natomiast jak zawieje, to właśnie przydałby się taki sweterek, więc to mi się sprawdza idealnie. Sweter jest wykończony złotymi guzikami. To jest taka rzecz oddychająca na chłodniejszą wiosnę i chłodniejsze lato, na jakieś wieczory. I kolejna rzecz, słuchajcie, od razu założyłam też spodnie i koszulę. Koszula, która jest w granatowe paski, wykonana w 100% z jedwabiu. Guziczki tutaj mamy białe, klasyczne, więc one się jakoś mocno tutaj nie rzucają w oczy. Po prostu totalna klasyka. Na długi rękaw materiał jest niezwykle oddychający. Ja tę koszulę miałam w dzień, kiedy było bardzo gorąco. I szczerze mówiąc, ja w ogóle nie czułam, że się pocę. Niezwykle oddychający materiał, w ogóle też taki chłodny i przyjemny dla ciała. Koszula idealna na lato i uwierzcie mi, w ogóle się w niej nie zgrzejecie. Jest niezwykle elegancka, miałam ją na sobie dwa razy i za każdym razem, kiedy ją miałam, to albo komuś się podobała, albo też dostałam właśnie pytanie, skąd ona w ogóle jest, bo wygląda bardzo ładnie, bo jest ciekawa i interesująca. I powiem Wam, że ja w niej czuję się ekskluzywnie i bardzo mi się podoba. A materiał jest niesamowity, jest po prostu luksusowy. Zanim jednak przejdziemy do kolejnej koszuli, która również jest bardzo ładna, to pokażę Wam spodnie. Od razu Wam mówię, że spodnie są z bardzo cieniutkiego materiału, natomiast jest to wełna. Tutaj mamy kieszenie, te kieszenie wykonane są z jedwabiu i mamy też tutaj w tych spodniach, one są odrobinę, ale tylko odrobinę rozciągliwe, bo mamy tutaj 4% spandex. Natomiast sam materiał jest to wełna, niezwykle cieniutka, przyjemna i to są spodnie również na wiosnę i lato zdecydowanie. I teraz słuchajcie, koszula w kolorze oliwkowym, ona również wykonana jest w 100% z jedwabiu. Ma fantastyczny połysk i myślę, że cudownie rozświetla całą stylizację. Z kolei słuchajcie, tak wygląda bezszwowy top. Ja mam w wersji czarnej, ale wiem, że są inne kolory. Jeśli chodzi tutaj o miseczki, to są one usztywniane, natomiast te wkładki można sobie wyciągnąć, więc tu już jest kwestia indywidualna.
Dobrze, i na sam koniec mam jeszcze poszwy na poduszki, które są wykonane w 100% z jedwabiu. Ja mam je akurat w kolorze różowym, bo stwierdziłam, że tak mi tutaj pasują do wnętrza pomieszczenia, do wnętrza sypialni. Sam materiał jest też niezwykle przyjemny w dotyku, dla skóry, twarzy, dla włosów również, bo włosy też się wtedy mniej niszczą. Gdybyście miały ochotę złożyć zamówienie, to możecie skorzystać z kodu rabatowego 20% na hasło Aleandra20, natomiast linki do tych wszystkich produktów znajdziecie na dole w opisie filmu. O, zmienia się. I to, co chciałam powiedzieć, ale fajnie, że się ten... to światło tak utrzymuje, jak je zmieniłam, ale chciałam powiedzieć, że dzisiaj jest tak piękne słońce, jest niebieskie niebo. I oczywiście to jest jedna, to jest moja wielka wyobraźnia, ale przeszło mi przez myśl, że trochę są tutaj takie klimaty jak w Grecji, wiecie, a la białe bungalowy z dużymi balkonami, niebieskie niebo, piękne słońce i trochę czuję się tak, jakbym była za granicą, gdzieś na wakacjach i w pobliżu morza. Ale oczywiście to jest taka, to jest moja wyobraźnia, wiadomo, że to są blokowiska, jeden patrzy na drugiego. Czasami naprawdę no, przeszkadza mi to. No i teraz na przykład widzę panią, jak otwiera balkon, pewnie zaraz na ten balkon wyjdzie. No i chcąc wrócić właśnie do tego, że tutaj wszystko widać. No niestety widać i czasami jest tak, że no zasłaniam te rolety albo w ogóle zasłaniam tylko sobie zasłony, żeby nie było widać, co robię. Czasami jak ćwiczę, to widzę, że niektórzy zerkają i wszystko widać. Teraz pan się chyba też na mnie patrzy, pije kawę i się... No... Chyba jak stare małżeństwo. Ja też, widzicie, zerkam na innych. Jeden drugiemu w sumie patrzy w okno. O rany! No ale to są uroki mieszkania w blokach, nie? Pewnie niektórzy się zastanawiają, co ja robię, że nagrywam kamerę, jakoś coś. No się kapi. Ale jajo. Ale wiecie co? Jakoś tak olewam to. Jak ktoś coś widzi, no to tam trudno. Ten blok, w którym już teraz mieszkam, bo na początku jak się wprowadzałam, to tutaj jeszcze nikogo nie było i ja byłam pierwsza, sama. Teraz jest już więcej ludzi i mam sąsiada naprzeciwko. Są też ludzie, którzy mieszkają nade mną i to są w ogóle chyba Chińczycy. Dużo jest tutaj obcokrajowców w ogóle. Z kolei w bloku chyba naprzeciwko mnie, na samym dole, tam gdzie są ogródki, to chyba jest rodzina z Ukrainy. Tutaj widzę, że jest jakieś starsze małżeństwo, tam u góry z kolei jakieś młodsze małżeństwo. Ale tutaj ci, którzy mieszkają w moim bloku, są bardzo sympatyczni, są bardzo mili. Więc tak, no powoli ten blok się zapełnia, ale w dalszym ciągu jest taka cisza, jest spokojnie, jest sympatycznie i powiem wam, naprawdę nie narzekam na ludzi, na sąsiadów, jest naprawdę bardzo spoko. Myślę, że nawet jakbym chciała, żeby kurier zostawił paczkę u sąsiada, to nie byłoby żadnego problemu, aczkolwiek też zauważyłam, że kurierzy często zostawiają paczkę pod samymi drzwiami. No, a że mamy tutaj dostęp, domofon, są kody i tak dalej, niektórzy nawet rowery zostawiają, ale no to jest takie zaufanie. No fajnie, jest spokojnie, jest cisza, wieczorami też jest cisza, nikt nie krzyczy, nikt nie hałasuje, więc jest naprawdę bardzo spoko. Mieszkanie w domu na wsi, a mieszkanie w bloku w mieście. Wiecie, każda jakby strona ma swoje plusy i minusy i na przykład tutaj, jak mieszkam, dla mnie ogromnym luksusem jest bliskość Żabki, takiego sklepu spożywczego, że kiedy wam coś zabraknie, to biegniecie i już macie. I na przykład w tym momencie wiem, że będę chciała sobie kupić serek wiejski,
bo chciałabym zrobić sobie takie nowe, białkowe śniadanie w podobnym stylu jak tosty albo omlet podsmażany, jeszcze nie wiem jak to ugryzę, ale wymieszane z jajkiem. Serek wiejski wymieszany z jajkiem, więc bardzo białkowe śniadanie. I na przykład tego serka nie mam, ale wiem, że skoczę sobie do sklepu, nawet no zajmie mi to dosłownie minutę. Nie wiem, mogę sobie wyskoczyć w piżamie nawet i mam już brakujące składniki. Czy cukier, czy mąka, czy czekolada, kawa, mleko, serek wiejski, nawet jajka, owoce. Jeśli mi czegoś brakuje, to wyskakuję do Żabki i to mam. Oczywiście w Żabce jest wszystko droższe, więc tam kupuję sporadycznie i takie pojedyncze rzeczy. Większe zakupy robię w markecie. Natomiast no, jak mi czegoś zabraknie, czy autentycznie czegoś nie mam, to lecę do Żabki i mam. Nawet mogę sobie zostawić piekarnik. Wiem, że za minutę wrócę, no bo mi to dłużej nie zajmie. Wskakuję tylko w Adidasy i biegnę. I za chwilę jestem z powrotem. Mega, to jest niesamowity luksus. Wcześniej, żeby coś dokupić, jeśli mi czegoś brakowało, musiałam wsiąść w samochód i pojechać kilka kilometrów dalej po to, żeby wskoczyć do sklepu i wrócić. Więc to już była wyprawa i większa logistyka, bo w sumie jak już jadę, to okej, zróbmy listę, kupię więcej rzeczy, no bo nie będę jechała kilka razy do sklepu. Więc zawsze to była już taka większa logistyka i organizacja, natomiast tutaj wystarczy wyskoczyć. No to jest ogromny luksus, bliskość właśnie takich punktów. Nie wiem, jak chociażby cukiernia, piekarnia, sklep spożywczy, apteka, no to jest ogromny luksus, bliskość takich miejsc. Ja dzisiaj mam taki moment i taki czas, kiedy mogę siebie ogarnąć, więc robię trening, zrobię sobie jakieś białkowe, dobre śniadanie, zrobię sobie też peeling z kawy na ciało, bo też dawno tego nie robiłam. W tej chwili robię też pranie. Trochę sobie ogarnę tak z lekka mieszkanie, bo w sumie mam tutaj posprzątane, ale chciałabym zetrzeć sobie kurze. No i jadę dzisiaj też do Leroy po ziemię, bo muszę jeszcze obsadzić pozostałe rośliny. I myślę, że jeszcze kupię bluszcz, bo zrobię przesadzanie też jednej doniczki tam, gdzie mam ten szczypior. Myślę, że ja go przesadzę do czegoś innego, a do tej okrągłej betonowej doniczki posadzę sobie bluszcz. I będę miała tutaj w środku w salonie na stole i to będzie rewelacyjnie wyglądało. Już chciałam to w zeszłym roku zrobić. W domu miałam taki plan, natomiast no z tym, mam nadzieję, że znajdę bluszcz i że będzie w Leroy, bo chyba sobie do Leroy podjadę. Już w zeszłym roku chciałam tak zrobić, ale nie mogłam trafić na tę roślinę w sklepie, ale myślę, że teraz mi się uda. I właśnie zabieram się za śniadanie. Tutaj mam dwa jajka, które za chwilę rozbiję. Dodam cały serek wiejski. Potrzebuję jeszcze mąki tortowej, do tego tak ze dwie łyżki. Dodam pomidory, które mam pokrojone w kostkę i szczypiorek z balkonu, z doniczki. Sól, pieprz. I będę to zapiekać gofrownicy. Tutaj już mi się porządnie rozgrzały na maksa. I to będzie mega białkowe śniadanie. No i cóż, śniadanie wyszło tak. Mamy gofra białkowego z serka, jajka i odrobiny mąki z pomidorkami. Trzeba tylko uważać, żeby nie wylewało się poza sprzęt, bo można sobie wszystko naokoło pobrudzić. Można też dodać trochę oliwy na pomidorki, więc mamy tutaj tłuszcze i gotowe. Wybieram się teraz do Leroy. Muszę kupić żarówki, ziemię do doniczek. Nie wiem, czy czasem nie jakieś doniczki. Chyba pójdę sobie listy zrobić, bo zapomnę. Klucz do odkręcenia śrub i ramki na zdjęcia, czyli 5 rzeczy na pewno. Ziemia, doniczki, klucz, ramki na zdjęcia i żarówki. 5 rzeczy muszę kupić. I potrzebuję odkręcić i sprawdzić, jakie te żarówki są. Okej,
O kurczę, co to jest? To są LEDowe. Aha. I to się wkłada tak. A może one nie były do końca włożone? Czy o co chodzi? Ciekawe. W sumie to żarówki takie. Chyba LEDowe. Ciekawe, ile one kosztują. Szczerze mówiąc, nigdy chyba takich nie kupowałam wcześniej. I one w sumie się nie przepalają, tylko świecą słabiej. Czy żarówki LEDowe się wypalają? Na początku żarówka świeci, emitując 800 lumenów, a po pół roku diody wypalają się i może świecić z mocą 550 lumenów. Dobrej jakości dioda LED jest odporna na wypalenie, również się wypala, ale znacznie wolniej. Czyli one nie są przepalone, tylko LEDy się wypalają. A że ja mieszkam tutaj 3 miesiące, no to po 3 miesiącach diody się wypaliły. No to słabiutko, muszę przyznać. Ja tu chyba nawet mam jakieś wskazanie, jaką żarówkę mam kupić, więc zrobię sobie zdjęcie tego. 40 W. O, dzisiaj mi pasuje nawet ta kurtka. Chyba będę w tym roku częściej w niej chodzić. Podoba mi się. I tak. Perfumes, to czego ja używam ostatnio. Kilka lat temu miałam okazję przetestować chyba większość zapachów tej marki Exuma. One są przepiękne. Z tego co wiedziałam, w ogóle też dostaniecie je w Hebe. Chyba są też dostępne w Douglasie. Można kupić duże pojemności butelek, ale są też takie testery, które no, mają całkiem sporo pojemności, bo 18 ml. I muszę zobaczyć, ile one kosztują. Natomiast skończyła mi się wersja Perfumo Rosa. I to są perfumy różane z taką ciepłą i słodką nutą wanilii. I one są przepiękne. Za każdym razem, kiedy w sumie psikam się tymi perfumami Perfumo Rosa, to każdy mnie pyta, co to jest i że w ogóle bardzo ładne. No i muszę je dorwać, natomiast z tego co widziałam, one wszędzie są niedostępne. Natomiast tutaj mam Vetiver Royal, też jest bardzo ładne, no i jeszcze Black Vanilla, też jest piękne. No i muszę się zaopatrzyć w perfumy. I w ogóle uwielbiam połączenie Exumy z mgiełką do ciała z Ritualsa Oud. Zapomniałam się spryskać tą mgiełką po tym, jak się wykąpałam, ale nie szkodzi, żeby zrobić to też teraz, gdzieś tutaj z tyłu na szyi. Spryskuję sobie tutaj nadgarstki. Pięknie to pachnie. Jestem, ogarnę kilka rzeczy. I zaraz w sumie i tak wychodzę jeszcze dzisiaj, ale co udało mi się kupić? Jutro będę robić rosół, więc mam zestaw warzyw. Zestaw warzyw, mam jeszcze por, który już położyłam na... Nie, irytują mnie te szafki, któregoś nie będę musiała przetrzeć całe, bo mi się wydaje, że one nigdy nie były przecierane. Jak zostały zamontowane, tak w ogóle te szafki nie były myte. Kupiłam ramki na zdjęcia. Mi się to przyda. Mam żaróweczki, najpierw ten. Żaróweczki LEDowe marki Lexman. W ogóle podeszła do mnie bardzo miła pani i podpowiedziała mi, że warto kupić te, dlatego że one mają 5-letnią gwarancję i jak zaczną mi się psuć, jak się zaczną wypalać te LEDy, to mogę z nimi przyjść do Leroy, je zareklamować i dostanę nowe. I trzeba mieć kartę Leroy i nie trzeba mieć ze sobą paragonu, więc wystarczy, że nie wiem, przyjdę z nimi i mi wymienią na nowe, jeśli cokolwiek będzie się z nimi działo, więc w ten sposób sobie sprawę
załatwiłam. No i te teoretycznie powinny być lepsze. Zobaczymy. No bo nie mam zamiaru wymieniać 5 żarówek co 3 miesiące, gdzie jedna kosztuje około 20 zł. Niestety nie było wielopaku, więc musiałam wziąć pojedyncze sztuki. Zaraz zamontuję i zobaczę, jak to będzie świeciło. Jestem ciekawa. Mam klucz, bo potrzebuję coś przykręcić. No i nie jest to sezon chyba na bluszcz, ale znalazłam takie piękne sadzoneczki. W ogóle są przesuszone, więc zaraz ułożę je do wody. I zasadzę je tutaj właśnie do tej okrągłej donicy. Chyba zrobię to jeszcze teraz, zanim w ogóle wyjdę z domu. I wzięłam takie zielone, plastikowe doniczki do przesadzenia kwiatów, więc tym się jeszcze właśnie zajmę od razu. A wracając do Lidla, bo mam jeszcze tutaj zakupy spożywcze, brakowało mi herbaty, więc mam tutaj herbatę czarną Liptona. Wzięłam ziemniaki myte, jadalne. Przydadzą się. Jutro będę robić rosół, także mam właśnie zestaw warzyw, mięso mam w lodówce. Tutaj wzięłam sobie na kolację. Mam napój bio-owsiany do koktajlów. Wzięłam sobie też zwykłe mleko, 3-2%. Mam burattę do śniadania, albo do kolacji, albo do lunchu, do przygotowania z pomidorkami na ciepło w piekarniku. I mam też tutaj cebulę czerwoną oraz białą do śniadań, jak i do zupy do obiadu. Wzięłam ser pecorino i ser z truflą letnią też do kolacji i camembert.